Hej, hej, cześć, witajcie, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Przemo, a to jest gra Outlast i kolejny odcinek z tej serii. Bierzemy continue i jak dobrze pamiętam, będziemy teraz odkrywać trzecie piętro, w którym właśnie zakończyliśmy odcinek poprzedni. I jestem bardzo ciekaw, co nas tam spotka, co nas tam czeka. Miejmy nadzieję, że zbliżamy się już do końca, bo ciągnie się ten Outlast i ciągnie. Czasem jest tak, że po prostu nie da się w pierwszym podejściu przejść jakiegoś momentu i trzeba powtarzać. Ale jak widzicie, tak, jesteśmy gdzieś tutaj. Chyba nas cofnęło, słuchajcie. Albo i nas nie cofnęło, to już jest to trzecie piętro. Mamy podążyć za krwią. No okej. Nie, słuchajcie, to jest już trzecie piętro. Okej. No dobrze, to gdzieś tu jesteśmy. What the fuck? Już nawet mnie nie straszcie. Okej, niby jesteśmy znowu z powrotem na górze. No, jedyna droga prowadzi tędy. Ślady krwi również. Żeby coś nie wyskoczyło, bo chyba zawału dostanę. Dobra, mam jakieś akta. Zamknięte, dziwne. Tak jakby jedyna droga właśnie tutaj prowadziła. A nie, mamy wyjście na korytarz. Okej. Zmienimy sobie baterię w razie czego. Bo to bywa różnie. Co jakiś czas mam wrażenie, że słyszę podwójne kroki. Czy nie jestem pewien? Dobra, tu są jakieś... Nie, proszę. Chyba sobie kpicie. Ja pierdziu. Jeszcze muzą taką dowalili, że po prostu kyrie. Thank you.
Słuchajcie, mamy jakiś autozapis. A tu wygląda nam to na parkour pewnego rodzaju. Jest chyba i nasz ksiądz, słuchajcie. Tak, to jest on. No to już miejmy nadzieję, że będzie tylko proste i udamy się do niego. Okej, tu będzie mega epic jump. Tylko czy my damy radę tam doskoczyć? Słuchajcie, no kurczę, nie wygląda to zbyt ciekawie. Zważywszy na to, że jest to... A my możemy biegać, słuchajcie? No możemy. To zrobię taki zakręt po prostu. Fuck. O, fuck. Słuchajcie, udało się, ale to, co się teraz wydarzyło, chyba nikt z nas nie chciałby, żeby tak się właśnie stało. Straciliśmy kamerę. Ja sobie nie wyobrażam dalszej gry po ciemku. No wiem, że potrzebuję kamery, no nie musicie mi tego mówić, tak? No kurczę, słuchajcie. No jak ja mam tam się dostać? Tam jest przepaść. No, zobaczcie sami. Aha. Bateria. Co tu się dzieje? Same ciekawe rzeczy. Jakieś szatnie. Trzeba sprawdzić każde kurcze miejsce, każdy zakątek. Nie wiadomo, gdzie w sumie mamy szukać tej naszej kamery. Fuck. Serio? Nie dosyć, że nie mamy kamery, to jeszcze mają nas jacyś goście gonić? Co tu mamy? Tam jest bateria. What the fuck? O, masakra. Co za ludzie, no. W najmniej oczekiwanym momencie po prostu walną takie coś. Fuck. Okej. Myślałem, że tu coś mamy, żebyśmy mogli podnieść. To są jakieś ziomki, ale oni nam chyba krzywdy nie zrobią. Tak przynajmniej na takich wyglądają. Nie mam zupełnie pojęcia, dokąd mamy się udać. Mamy odnaleźć naszą kamerę, to jest główna wytyczna. Byliśmy już tak blisko księdza, bo jak dobrze pamiętacie, mamy się tam właśnie do niego udać. I teraz mamy znowu powrócić na trzecie piętro, super. Hmm.
Serio? Jak ja mam? No jak ja mam, słuchajcie? Oj, to nie był dobry pomysł. Nienawidzę po prostu takich momentów. No. No jasne. No spieprzać, co? Masakra. Nienawidzę takich sytuacji. Najgorsze jest to, że czasami po prostu nie jesteśmy w stanie uciec. Jak gdzieś myślimy taką sytuację, że byliśmy ogrodzeni niby i tak można nim jakoś tam w bok czy jakąś inną stronę uciec. No dobra, jesteśmy chyba z powrotem na trzecim piętrze, o ile to jest trzecie piętro, miejmy taką nadzieję. W sumie tego nie wiemy. No dobra. Tylko co dalej? Aha, find father, okej, okay, czyli mamy... What the fuck? Chyba miałem spać, co? Aha. Nie mamy nic tutaj przesunąć, słuchajcie. Jak to wygląda trochę. Ale w porządku. Mega epic jump, kolejny. A, ta kamera będzie nam fiksować, ona upadła z bardzo wysoka. sposobem. A to chyba było zamknięte wcześniej. Tak mi się wydaje. Wow! Fuck! Tam kurde, tam ktoś stoi. Czy co? Udamy się jeszcze tutaj, bo nie jestem pewien, czy właśnie mamy tam iść. A nie, na pewno mamy tam iść. No okej. Fuck, przysiągłbym, że przed chwilą ktoś tu stał. Oj, coś się dzieje. Coś się tutaj dzieje. Przez tą kamerę też cholera, kurczę. Za dużo to tu nie widać. O, fuck. Nie jest dobrze, słuchajcie, nie jest dobrze. No nie, no nie wierzę. Fuck. Jak on mógł tam tak na szybko, kurczę.
odkryć. Fuck, fuck. Nie, kurde. Daj mi spokój, ziomuś. Ja nic od ciebie nie chcę. Ale już chyba po nas, słuchajcie. Tak jest. No niestety, nie udało mi się. Zaskoczył nas, może powinniśmy gdzieś właśnie się schować i tak dalej. I słuchajcie, myślę, że tu skończę odcinek. Po prostu, nie ma żadnego powodu. Tak sobie postanowiłem i tak sobie zakończę, żeby po prostu właśnie w tym miejscu, tu mamy autozapis, w tym miejscu kontynuować kolejny odcinek. Zrobimy jeszcze jeden, nie wiem, czy po prostu tu się ten odcinek by dzisiaj skończył, czy też nie, ale chcę podzielić, żeby było więcej odcinków. Także cóż, to był Outlast. Powiem wam tyle, jeśli ktoś z was, z moich widzów właśnie posiada PlayStation 4, to teraz w lutym, nie wiem dokładnie kiedy, ale będzie premiera właśnie Outlasta na PlayStation 4, także też polecam wam oczywiście za darmo. I to tyle ode mnie, trzymajcie się, pozdrawiam was i pa pa!